Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica, przeze mnie nazywanym w tej serii remasterem. Udajemy się do Radforda na samym początku odcinka, który powinien nas nauczyć garbowania skór. Jest to umiejętność, która będzie nam potrzebna do kowalstwa. Ja na początku myślałem, w poprzednim w sumie odcinku, że skóry, które mamy już tam w ekwipunku, skóry powiedzmy dzika, wilka, topielca i tak dalej, będą one nam potrzebne do kowalstwa, ale nie, je musimy jakby przerobić sobie na stole garbarskim i dopiero wtedy pozyskamy jakby skóry z tego, które będą potrzebne do kowalstwa, czyli do wykuwania broni tam dwuręcznej, jednoręcznej i tak dalej. Nauczyłem się właśnie kowalstwa też ostatnio w poprzednim odcinku troszkę bardziej i mamy 3 albo 4 miecze do wykucia. Będę oczywiście celował w ten najlepszy miecz dwuręczny, który tam mamy jakby możliwość wykucia, bo w sumie na tym się skończyło, bo były właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, 3 albo 4 te miecze do wykucia. I ten najlepszy z tych wszystkich będę chciał wykuć. Później dopiero już będą już, jeżeli dobrze pamiętam, z magicznej rudy będzie trzeba się też tego nauczyć, więc myślę, że już tamte z magicznej rudy będą zbyt mocne jak na ten poziom gry, tak mi się wydaje. Zobaczymy po prostu sobie. Czekajcie, Radford, nie Radford tego mnie uczył, Draxt mnie tego chciał uczyć. Wielu rzeczy wprawy w każdym. Oczywiście. Garbowanie. Jeden punkt nauki. Skóra musi być obrobiona na stole garbarskim. Im lepszej skóry użyjesz, tym więcej skóry otrzymasz. W rzemiośle skóra jest używana dość często, więc szybko poczujesz, jak koszty nauki się zwracają. Dobra, i o to mi chodziło. Im lepszej skóry użyjemy, tak jak nam Draxt sam powiedział, tym więcej skór powinniśmy z tego pozyskać sobie. No i jak już wspominałem przedtem, że wykuwanie z magicznej rudy mieczy, jak na razie mi się wydaje, że będzie po prostu zbyt właśnie mocnym tematem jak na razie, więc będzie trzeba po prostu wykuć sobie ten miecz, który mamy najlepszy w samym kowalstwie. I zobaczymy, jakie on będzie miał tam wymogi, jakie będzie miał tam obrażenia. Jeżeli się okaże, że będzie jakieś tam miał niskie wymogi siły, to pomyślimy właśnie, żeby się nauczyć więcej właśnie tego kowalstwa i już zacząć z magiczną rudą, ale najpierw się zajmijmy tym, co chcę zrobić. Czyli no poszukajmy stołu garbarskiego, bo gdzieś tu ten stół garbarski widziałem, jak chyba nawet przebiegałem. On był jakoś chyba tutaj i na tym stole garbarskim powinniśmy właśnie sobie pozyskać te skóry, które będą nam potrzebne do kowalstwa. Jest stół garbarski i nie działa. Jedna osoba mi też pisała, ta sama w sumie też osoba, która mówiła o tym, że na stole garbarskim się te skóry pozyskuje do kowalstwa, że tej osobie też to nie działa. Nie wiem, czy w taki sposób, jak u mnie, czy inaczej, ale zobaczcie, jest jakiś bug ewidentnie i no nie działa to całkowicie. Nie wiem, pokombinuję, sprawdzę może na jakimś innym stole garbarskim, gdzieś indziej, w ogóle to jest w sumie chyba gdzieś inny, to znaczy inny, tak. Kurde, cholera. Nie działa. Pokombinuję coś, sprawdzę jakieś inne, nie wiem, w innym miejscu i zobaczymy, czy to będzie działać. Jak nie, no to będzie straszna lipa, więc widzimy się po prostu może za chwilkę. Niestety, ale w obozie na bagnie też to nie działa. Pomyślałem sobie, że no nie możemy tego stracić. Uczyliśmy się kowalstwa, które jest nam też na później na pewno potrzebne, bo naprawdę, na pewno będzie można fajne bronie sobie też wykonywać z tego, tym bardziej, że są też z magicznej rudy do wykonania bronie. No i pomyślałem, że przywołam sobie te skóry, bo jest to po prostu zepsute. No, jest to po prostu zepsute, żaden stół garbarski nie działa. Przywołam sobie skóry, powiedzmy, a nie wiem, usunę z ekwipunku, powiedzmy, 4 skóry orkowego psa za to, że sobie te 2 skóry, które są potrzebne w kowalstwie do wykucia przywołam właśnie. Myślę, że możemy to zrobić, po prostu, nie wiem, wyrzucę to. Niech sobie to tu leży, czy nie wiem, bo chyba niszczyć nie można.
Albo wezmę to i gdzieś tam za płot wyrzucę, żeby to po prostu tak na widoku tutaj nie leżało, jak będę tu przebiegał, żebym całkowicie zapomniał o tym najlepiej może. Wyrzucę sobie, o, tutaj, idealnie, praktycznie tego nie widać. I teraz sobie przywołałem dwie skóry, bo no to jest po prostu zepsute, a kowalstwo jest bardzo ważne i też przeznaczyłem na to w cholerę, można powiedzieć, punktów nauki. Może nie w cholerę, ale już przeznaczyłem na to sporo punktów nauki i miałem zamiar dalej to oczywiście robić, a nie chcę, żeby mnie taki duży błąd gry ograniczał, błąd bardziej w sumie modyfikacji. W ogóle też zauważyłem, że animacje się psują i oni tak dziwnie stoją i nie ma już tej animacji, która chyba była. Mniejsza, coś się po prostu dzieje, psuje, nie wiem, czy jakiś inny sposób jest na to, żeby naprawić to. No nie działa, po prostu to nie działa na żadnym stole garbarskim. Więc robię tak, jak mówiłem. Mam nadzieję, że nie będzie to źle odebrane. Tak więc widzimy się też za chwilkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Mamy dwie skóry w ekwipunku. Dwie, które są potrzebne akurat na wykucie miecza. I zobaczmy sobie. Dobra, to były trzy. Trzy miecze. Czyli trzy zwykłe miecze sobie możemy wykuć. Na zwykłym jakby kowalstwie. Dopiero później. Już się zaczyna z magicznej rudy. Czyli trzy. No i celowałem właśnie w ten ciężki dwuręczniak. Osiem rozgrzanej stali to mamy. No i te dwie skóry, które powinniśmy mieć w ekwipunku. Wykuwamy. Oczywiście wykuwamy. Ekwipunek. Rozgrzane ciężkie ostrze. Ciężkie dwuręczne ostrze, czyli teraz co do wiadra wody, jeżeli dobrze wiem. Skuć wykute ostrze, tak. Szkoda, że te animacje się też w ogóle popsuły. Ciężkie dwuręczne ostrze i kamień szlifierski, tak? Na ostrze wykute ostrze. I powinno być chyba ok. Dobra, jest. Ciężki dwuręczek. Długość broni tak samo, 150. Obrażenia cięte 79. Ale wymagana siła jest 60, dobra, czyli troszkę tej siły musimy jednak podbić. Bo się okazało, że właśnie no jest dość mocny ten mieczek w sumie. Dobra, tylko poczekajcie. 79 obrażeń, a mamy tu 34. O 45 obrażeń więcej będziemy mieć? Jeszcze jak ta siła dojdzie? Ja pierdzielę. W sumie może i dobrze. Przyda się na pewno, nie? No ale wiecie, 15 punktów siły musimy sobie zdobyć, a ja wiem w jaki sposób, chyba myślę szybki nawet, sobie tą siłę załatwić. Jesteśmy w nowym obozie. Jeżeli dobrze pamiętam, to mag wody właśnie nam chciał sprzedawać jakieś tam pierścienie i tak dalej, które były na siłę. Musimy sobie jeszcze zerknąć. Poszukuję magicznych ksiąg. Dobra. Pierścień siły. 10 siły na 240. Za 240. Ej, w sumie myślałem, że troszkę jednak to będzie droższe, a nawet jeśli to nosimy jeden tylko pierścień, więc nic nam tam nie ucieknie. Raczej bez zastanowienia sobie go kupujemy oczywiście. I tutaj jest 5 jeszcze siły, ale no niestety żadnego drugiego pierścienia takiego na 10 siły nie ma, więc tylko 5 nam będzie jeszcze brakowało. Pas zręczności, bonus do siły jest 10, ale za 1000, o Boże, jest na 5 też, za 500. No jak już kupić, no to oczywiście lepszy, nie? Tylko, że za 1000. Mam jakieś mieszki. Jakiś czar może mu sprzedać. Chociaż te czary jakoś tak zbytnio nie są, wiecie. Dobra, trochę mam broni. Miecz śmierci. O, ten co dostaliśmy chyba od przemytników możemy sprzedać. Rząd krwiopijcy też sprzedajmy. Niewykończony miecz. Zardzewiały miecz oburęczny sprzedajmy. Topór, zardzewiały miecz. Myślę, że nie znam to potrzebne w ogóle. Łuk wierzbowy też chyba dostaliśmy. Sprzedajmy to. Dobra, no kupujmy ten pasek na 10 siły. Za 1000. Troszkę wydaliśmy, szczególnie na ten pas, bo ten pierścień nie był jakiś tam w sumie taki droższy. Ale mamy plus 10 siły i plus 20 siły, czyli mamy nawet o 5 więcej. Tak? Dobrze patrzę? Nie. Jak to jest? Czekajcie. Dobra, po prostu miałem wrażenie, że było mi potrzebne
Na zręczność kupiłem, ja pierdziele. Dobrze, że mam save'a. O Boże. Dobra, mały fail, po prostu nie trafiłem chyba. Spoko, mam save'a oczywiście, więc zaraz będziemy się widzieć na miejscu. No mały failik. Dobra, jesteśmy z powrotem u Kronosa. Hej, pomylmy się teraz i kupmy ten odpowiedni pas. Poszło. Poszukuję magicznych ksiąg, przy okazji, no miałem coś tam sprzedać. Kupmy od razu do siły pas oprycha. Okej. I jeszcze ten do siły 10 pierścień za 240. Dobra. Chciałbym do was dołączyć. Jeśli chcesz zostać jednym z nas, powinieneś porozmawiać z Lee albo z Laresem. Niektórzy nigdy się nie... Dobra, nie chciałem tego klikać teraz, ale załóżmy sobie już ten odpowiedni pas. Do siły 10 i pierścień do siły też 10. Mamy 20 siły więcej, czyli o 5 jednak tak, dobrze, więcej, bo wymagana jest siła tutaj 60 i zakładamy miecz. No ładnie wygląda, ciężki dwuręczniak, 79 obrażeń, a stary sędzia miał 34, no to jest naprawdę wielka różnica. Jaki długi. Tu jest niby, wiecie, długość broni, zobaczcie. Ale to tylko tak wyglądowo pewnie wydaje się identyczna, ale jednak no ten miecz jest większy niż bezmienny. Więc dobrze, no kowalstwo, no niestety, no musimy w taki sposób to robić, bo no jest po prostu błąd. A jak ktoś jeszcze tam mi pisał o tym, że też miał jakiś błąd, to pewnie ten sam. Więc no w taki sposób trzeba to robić, chyba nawet nie ma innego wyboru. I czym moglibyśmy się teraz zająć? Ostatnio mówiłem o tych kamieniach oniksujących i w sumie możemy się za to wziąć. Tylko będę musiał się jeszcze raz znowu wybrać do obozu na bagnie. W sumie to troszkę tam jakby nad obóz na bagnie. Bo w tym lesie powinniśmy odnaleźć, bo mamy tam mapkę w ogóle od Iberiona. Położenie właśnie kamienia oniskującego. I muszę ze swojego słownika, może nie wyrzucić jednak słowo właśnie, tylko po prostu muszę pilnować się z tym, bo ktoś już zauważył, i to chyba nie jedna osoba, że nadużyłem bardzo tego słowa, ale to jest tak też ogólnie, że na filmikach tak jest, naprawdę, bo w życiu codziennym jakoś tak nie zauważyłem, żebym tego tak często używał słowa właśnie. I to jest śmieszne, naprawdę, to jest śmieszne, ale no to może być jednak uciążliwe troszkę, jak się słyszy 20 razy tam na 2 minuty te same słowo. Więc będę musiał się tego trochę oduczyć, mam nadzieję, że mi się jakoś to uda. I przez to czasem pewnie mogę się jakby blokować w pewnym tam zdaniu, jak będę coś mówił i jak będzie mi się chciało już wymusić to słowo, które... mówię zbyt często, to będę pewnie się wtedy blokował i będę musiał szukać jakiegoś zamiennika albo inaczej jakoś to potoczyć. Więc wybieramy się teraz tam do nad obóz na bagnie. Po drodze jednak przypomniało mi się, że mamy tutaj jeszcze zadanie z dwoma strażnikami na placu wymian. I pewna osoba, która mi tam już kilka razy podpowiedzi dała, która też gra i chyba jest tam szybciej, to znaczy dalej ode mnie, to z tymi strażnikami miał pewien już problem, jak za długo czekał z tym zadaniem, więc postanowiłem, że trzeba to zrobić właśnie jak najszybciej, znowu użyłem tego słowa, że trzeba to zrobić jak najszybciej, żeby te zadanie sobie zrobić, bo może być też jakiś z tym błąd i ci strażnicy, którzy są tutaj, mogą gdzieś później zniknąć. A ja chciałbym to zrobić i mieć to zaliczone, bo tutaj dwóch gości, Horim i Lukis. Jest tutaj właśnie takich dwóch gości, którzy chyba powinni zostać przez nas usunięci. Obawiałem się szczególnie Lukisa przez ten jego pancerz, że może być ciężko, ale no spróbujemy sobie, bo to jest ten i tamten. W ogóle Krongir, nie wiem czy on też tutaj... z nimi współpracuje, czy nie, ale mniejsza. Bo mamy z tym zadanie oczywiście. Mamy z tym zadanie. I też mogę oddać już skradzione księgi. Też ta sama osoba mi podpowiedziała, że tylko są dwa tomy jednak. Więc trzeba oddać te skradzione księgi. Ten Ralph
gościu, który mi zlecał te zadania, to był tam przy starym obozie, jeżeli dobrze pamiętam. Możemy sobie zapisać, oczywiście. Na jedynce na przykład. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, bo tutaj ogólnie mieliśmy wtedy wątki takie, to znaczy te dialogi do ciągnięcia, żeby coś im tam powiedzieć. O, nie jestem ochmytą. No i po tym może się walka zacząć. Nie jestem łachmytą, tak myślisz? O, cukniesz na mile fetorem miejskich lochów. Dla mnie jesteś łachmytą i gnojków. Gnojkiem, co zaraz ci udowodnię. Facet ma już dość. Czyli dobrze myślałem. Raz, a pożałujesz. Czyli dobrze myślałem, że jednak wtedy, no bo na samym początku gry, nas on zaczepi. Wczytuję, zmieniam poziom trudności na niższy, przez to, że jest balans zepsuty. Oczywiście już o tym wiecie, ale nie ma to najmniejszego sensu i nie będę wam tłumaczył tego, bo już wiecie, że ten balans z walkami... Czekajcie, nie to... Czasami po prostu tak nie widać, które jest podświetlone poziom trudności. Bo jest ten balans po prostu zepsuty. Dobra. Ciekawe, czy mi się to uda teraz. Chociaż wiecie, no mamy lepszy miecz, ale on nadal może mnie uderzyć mocno. Mamy też przecież pancerz, który moglibyśmy sobie założyć, żeby mieć mniejsze hity. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Nadal. Dobra, no my uderzamy sporo. Fajnie. Spróbuj tego jeszcze ale raz, a pożałujesz. To jest chore. No widocznie musiał mi dwa kryty uderzyć. A widzieliście ten kryt? Nawet na niższym poziomie. Możemy zrobić to tak, no bo przecież mamy ten pancerz lepszy. Przed ciętymi będzie 15 więcej. A w sumie... Strażnicy ogólnie powinni mnie atakować, nie? Tylko, że to są jakby nowi NPC-ty, to nie wiem, czy oni będą też tak... takie mieli... Widocznie nie atakuje. Też mamy... O, myślę, że zmiana na amulet kamiennej skóry będzie też dobrym wyborem, bo przed ciętymi jest 15 dodatkowe. Dobra, teraz sobie możemy zapisać, zobaczymy, jaka jest różnica, jak mi przypierdzieli. Miejmy nadzieję, że uda nam się to zrobić, nie? W ogóle mam wrażenie, że... Wolniej tym mieczem... uderzamy. Ale no wiecie, no pierdzielnięcie jest... jeszcze raz ponad, jeszcze raz mocniejsze niż... Ej, uderz mnie, Lukis. To nie jest kryt. Dobra, dużo pomogło. Ma już dość. No pierdzielnięcie jest właśnie ponad jeszcze raz tyle niż ten topór, nie? Lekka kusza, bełty, eliksir, smażone mięso, bryłka rudy. Widzieliście, jaki kryt był o wiele mniejszy, prawie jeszcze raz mniejszy z 30 ochronami? Dodatkowymi? Coś takiego. Tutaj 15. Z pancerza tak samo 15. Nieźle, naprawdę te ochronki no dużo dają. Ej, ty. Czy my mamy go zabić? Nie sprałeś, stary. To była uczciwa walka, ale już się skończyła. Raczej mamy go zabić. Ja naprawdę nie jestem łachmytą. Nie no, to znowu ty. Tym razem załatwię to raz za porządnie. Serio, gościu? Dobra, no co no. Zabijamy go. Zresztą tak samo ten muzyk powiedział, że po prostu muszę się ich pozbyć, więc to jest chyba jedyna opcja. Żeby ich po prostu zabić. I tyle. Dobra, jeszcze potrawka. No i co, idziemy po tego drugiego gościa. Idziemy po tego drugiego gościa, zapiszmy sobie. Raczej ten najsilniejszy zginął, wątpię, żeby tamten był troszkę lepszy. Jeszcze z tym Krongirem sobie pogadamy, czy będzie coś tam miał do powiedzenia. Nie wiem, chciałem tylko... niech zgadnę, dostać porządny łomot. Proszę bardzo, do usług. No właśnie, czyli dobrze, że na początku odcinka... Nie no, odcinka. Serii całej, serii właśnie. Nie klikałem dalej. Dobre, miałem podejrzenia. Dobra, teraz to bardzo łatwo wygląda. Miecz strachu. Dobra, gin śmieciu. Nie będę z tobą gadał dalej. No teraz to bardzo łatwo wygląda, ale... Balans nadal jest zepsuty. Pierdzielnięcie mamy. Bardzo mocne. Teraz z tym mieczem, jeszcze z tą dodatkową siłą. Krongir nie chce nam nic powiedzieć, czy on jest w ogóle... Dobra, on był powiązany z zadaniem od dostawcy strzał dla... tego obozu... króla, można powiedzieć. Więc okej. Wszystko jasne. Dwóch nie żyje. Czyli dobrze by było wrócić do muzyka, bo on nam chciał dać jakiś tam klucz, który... który właśnie otwiera jakąś tam wieżę.
czy jakąś skrzynię, jeżeli już nie pamiętam za bardzo. To jest ogólnie zadanie. O cholera, zapomniałem zmienić. Dobra, w razie czego ja sobie to wczytam, bo nie wiem, czy oni później mnie nie będą chcieli bić, jak jeszcze raz tu się pojawię. Ja sobie to wczytam. Dobrze, że w sumie zapisałem przed zabiciem tego drugiego, jeszcze przed pójściem koło tych strażników. Zabijemy sobie tego gościa. Jeszcze raz. Dostanę w pierdziel. Będę musiał szybko zmienić zbroję. No i to jest właśnie to, że ja po prostu będę zapominał zmienić tą zbrojkę, bo oni nas w tej zbrojce atakują. Strażnicy. Chociaż nie ci, którzy widać właśnie, że zostali dodani, nie atakują. Ale tamci ogólni ze starego obozu będą nas atakować. I to jest właśnie to, że ja będę zapominał po prostu zmieniać tą zbrojkę z powrotem na tą normalną. I teraz to zróbmy. Okej, i teraz to zróbmy, także wybieramy się do muzyka, powiedzieć mu o tym, że już zostali zniwelowani i zobaczymy, co to będzie za klucz do jakiejś tajemniczej wieży, tajemniczej skrzyni. Zobaczymy. Widzimy się za chwilkę. Jesteśmy już pod starą kopalnią. Obawiałem się też ogólnie tego, że jak zabijemy tamtych strażników, że będą nas zganiać w sumie w starym obozie, ale raczej zostało to przemyślane i nie będzie to tak wyglądało. Bieganie jest w cholery i będzie w cholerę cięć, bo wiecie, no, jak to wygląda. Jakbym miał to wszystko pokazać w odcinku, to wątpię, żeby to było ciekawe samo bieganie między obozami i nie starczyłoby na to czasu. Jesteśmy. Panie muzyk, jesteśmy. Mam dobrą informację. Strażnicy z placu wymian nie żyją. Dostaliśmy klucz, 500 expa. I mam nadzieję, że umierali długo i boleśnie, bez dwóch zdań. Świetna robota. Widziałem, że ci się uda. Już napisałem balladę o twoim heroicznym wyczynie. Jak chcesz, to mogę zaśpiewać. Dziękuję, ale nie. Mam już dosyć na dzisiaj szczęku żelastwa. Nie chcesz, to nie, ale wiedz, że wkrótce balada rozejdzie się po całej kolonii, a potem usłyszy o niej cały świat. Tak, tak. Dawaj klucz i przestań pieprzyć głupoty. Oto klucz, dzięki za pomoc. Tak, w ogóle skąd masz ten klucz? Po tym jak mnie tu wrzucili, jeden ze strażników uderzył mnie w twarz, przy okazji gubiąc ten klucz. Mówisz, że ciebie też pobił? Masz klucz, więc skończysz. Dostaliśmy klucz, czyli taka była umowa. Tak długo, jak czy możesz mi coś zaśpiewać? Nie ma teraz czasu, jeżeli chcesz posłuchać dobrej muzyki, to przyjdź wieczorem do karczmy. Jak nie będę całkiem piany, to może coś zaśpiewa. No, czyli tak jak wtedy. Ale no jest wieczór, nie wiem czemu nie chce nam nic zaśpiewać. Mogę kupić coś do picia? A co to za pytanie? Oczywiście, że możesz. Mam sprzedaj najlepszy alkohol w całej kolonii. Oczywiście mam też coś do zagryzienia. Pokaż mi, co tam masz. I teraz już możemy sobie chyba z nim handlować, bo ostatnio, jak jeszcze byliśmy nikim, to chyba nas za bardzo tak nie lubił ten gościu. Dobrze, no mamy ten klucz. Fajnie by było sprawdzić, do czego dokładnie jest ten klucz. Czekajcie, czekajcie. Klucz do wieży w starym obozie. Szkoda, że nie ma jakiegoś tam opisu dokładniejszego, do której, ale no powinniśmy sobie to jakoś tam... Pewnie masz rację. Powinniśmy sobie to jakoś tam ogarnąć. Pobiegamy sobie i sprawdzimy, do której wieży jest to klucz. Najpierw się prześpimy. Ja pierdzielę, dobra, deszcz. Będę musiał się przespać jeszcze raz. Południa widocznie będę musiał zapisać i wczytać, bo... No niestety, dźwięk deszczu jest zachowany, czyli dobra, zapiszmy. Tak więc dobra, myślę, że ja się przebiegnę do starego obozu. Przebiegnę się do starego obozu, powiedzmy przebiegnę się. I będzie oczywiście cięcie. I będziemy szukać tej wieży, która no jest zamknięta na ten klucz. Więc widzimy się znowu za chwilkę. Musimy sobie posprawdzać każdą wieżę, która może być zamknięta. W sumie no, tych wież jednak nie ma przecież aż tak dużo, więc zacznijmy po prostu od początku i może nam się powinno jakoś udać. Dobra, czekajcie, bo tutaj nie ma drzwi. Jeżeli sobie tam wejdziemy, nie. No, najlepiej będzie, jeżeli sobie przejdziemy jakoś tutaj. Może jedna z tych wież to będzie ta wieża, chyba że już przebiegałem tam. Nie wiem, nie pamiętam, bo tutaj właśnie jakiś czas temu te skrzynie otwierałem. To już nie pamiętam, która to była dokładnie wieża, chociaż po prostu no biegnijmy,
Otwierajmy sobie. Dobra. Tutaj. Tak właśnie sobie myślę. Czy były jakieś tutaj drzwi, jak biegałem i otwierałem te skrzynie, które były zamknięte? Mi się wydaje, że gdzieś to było. Że gdzieś te drzwi były, które były właśnie na klucz. Które były zamknięte. Ale jak na razie takich nie widzę. Na razie takich nie widzę. Dobra, tutaj byłem na pewno. Skrzynie były pootwierane. Tutaj raczej nic nie ma. Wyżej myślę, że chyba też nic nie będzie. Idziemy tutaj. Ale tutaj też są, widzę, otwarte, więc tu byliśmy również. I dalej. Dobra, to wszystko. Tutaj to wszystko. Okej. Tu wyszliśmy. Możemy tutaj iść. Tu będzie dalsze przejście. A, i sobie poziom trudności z powrotem na ten odpowiedni zmienię. Czekajcie, gra. Poziom trudności. Umiarkowany, czyli średni, tak jak było to. A, tutaj coś było zamknięte, ale czy to jest to? Drzwi. Nigdy tego nie otworzę. Dobra, czyli nie. Tutaj jest zawalona wieża. Cholera, no. Została mi chyba jedna ta wieża do sprawdzenia. Tylko jak tam przejść? To będzie trzeba stąd wejść jakoś do tamtej wieży prawdopodobnie. No może być to ta wieża, która jest ta najwyższa, nie? Która jest tą najwyższą. Czyli będzie trzeba wejść wyżej. Dobrze myślę. Czy jest gdzieś tu przejście do tej wieży? Dobra, tu były te komnaty chyba. Nie wiem, czemu ktoś miecz wyciągnął. Tu były te komnaty magnatów. Tu było chyba te przejście. Drzwi. Okej. O! Czy to jest do tego? Tak, do tych drzwi. Bo były na czerwono, czyli klucz do tych drzwi to był ten. Co my tu mamy? Skrzynia. Jeszcze wyżej możemy wejść. Ile mam wytrychów? Zerknijmy sobie. 20. No i mi się wydaje, że to nie starczy. O Boże, ile? 8 chyba? 8. 6. Dobra, zapiszmy. Zróbmy to w jak najlepszy sposób. Może skorzystamy z wczytywania, jak nam źle pójdzie. Lewo, prawo, nie. Dobra, czyli zmarnowaliśmy tutaj na to 3 wytrychy. Złoty naszyjnik, 300 wart, nieźle. Mam nadzieję, że nie będą mnie ganiać po tym, jak sobie właśnie tutaj te skrzynie otworzymy. Jeszcze pamiętajmy, że jest wejście na górę, to może jeszcze coś tam być. Lewo, prawo. Kurde, ale jest naprawdę dramat. Dobra, udało się jakoś. No i tutaj lipa trochę, zardzewiały miecz, 3 jakieś toporki. Ile już wykorzystaliśmy wytrychów? 7. No nie jest źle, zapiszmy. Nie jest źle. Lewo. Dramat. Lewo, prawo. Wow. 19 sztućcy, 10 pucharów, 2500 starych monet. Co ja mam z tymi starymi monetami zrobić? 500 bryłek rudy. Też jak ktoś będzie wiedział, bo chyba jakoś nie pamiętam, żeby cokolwiek było z tymi starymi monetami. Wiem, że w kronikach Myrtany było, że te stare chyba monety można było zamieniać na normalne, czy coś takiego. Ale coś można było z nimi po prostu robić. Czy tutaj też coś można robić? Bo może w zwykłym gotiku nic, nie za bardzo, ale w tej modyfikacji
jak ktoś gra, jak ktoś ogarnia, czy jest jakieś zastosowanie do tych starych monet, bo widzicie, co tu się stało. Fajnie by było właśnie je z nimi coś zrobić, nie? No i sprawdźmy tutaj, jeszcze mamy 9 wytrychów. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Nie. Dobra, nie jest źle, nie będzie trzeba wczytywać. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. 31 wina, 56 piwa, 47, 32 ryżówki, wow. No dobra, spoko nawet, można powiedzieć, że spoko. Można powiedzieć, że spoko. Można powiedzieć, że spoko. Przypomniało mi się coś, ale to zaraz wam pokażę. Może nam się uda zemścić na pewnym osobniku. Tu mamy jeszcze dwie skrzynie. Na ile? O Boże. Trzy skrzynie. Cztery jednak, dobra, to były otwarte. Bełty jakieś leżą. Dobra, jednak więcej tych skrzyń jest. No fajnie, że jest tyle skrzyń. Możemy jeszcze wyżej wejść. Ale mi wytrychu zabraknie. No dobra, spokojnie. Mam jeszcze 7. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo. Kurde, jeszcze źle zrobiłem. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, okej. Sztućce. To będzie trzeba posprzedawać. Jeszcze dużo trofeów było myśliwskich. Sztućce, no niepotrzebne nam raczej są. Prawo, prawo. O cholera. O cholera. Raz, dwa, trzy. Prawo, prawo, prawo. Lewo, lewo. Dobra, trzeba zapamiętać. Lecimy po wytrychy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Kupiłem 20 od Dextera wytrychów i 11 od Fiska wytrychów. Więc możemy sobie dalej otwierać. Zapiszmy sobie jeszcze. No i spróbujmy. Miejmy nadzieję, że nam tyle tych wytrychów starczy, bo nie wiem. Już u Fiska i Dextera wszystkie wykupiłem. Już nie pamiętam, kto by miał więcej. Pewnie w samym obozie. Lewo, lewo. Dobra, poczekajcie, tu dwa lewo, bo tutaj otwierałem przecież tam jedną skrzynię. To było prawo, 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 lewo, lewo. I teraz prawo, lewo, prawo. Dobra, udało się. 23 zielony nowicjusz, 15 zew nocy. Pierścień, nawet 3 przed kującymi. Przed ogniem, o Boże. Dobra, zajebiste zadanie, opłacalne bardzo, strasznie. Zobaczcie, ile jest tych skrzyń, ile jest tutaj zarobku. Prawo, lewo, lewo, prawo, nie. Prawo, lewo, 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 prawo. Lewo. Cholera. Dobra. 30 skór cieniostwora. 30 skór wilka. Ja pierdzielę. Róbcie te zadanie, jak będziecie grać, to róbcie. Opłaca się. Boże, naprawdę. Będzie hajsu z tego. Lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo. To, że nam się hajs za same wytrychy zwróci, to jest nic. W ogóle dużo zarobimy. Dobra, ryżówki kolejne i tak dalej, także żeby ktoś miał problemy z jakimiś ryżywkami, skórami różnych potworów, to może sobie tutaj przyjść i te skrzynie potwierać. No ale najpierw trzeba mieć wykonane zadanie, bo tylko i wyłącznie sobie otwieramy te drzwi kluczem. W sumie fajnie, że się wziąłem za te zadanie i zrobiłem sobie to i zobaczmy. No tak, bo ta wieża jest ogólnie bardzo wysoka przecież, no to możemy sobie wchodzić i wchodzić. Dobra, skrzynia, strzały 12. No tutaj już troszkę biedniej, ale są jeszcze dwie skrzynie. Lewo, 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 prawo, prawo. Nie, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Okej. 8897 starych monet. Fajnie, jakby jakieś zastosowanie z tym było. A nie pamiętam, żeby cokolwiek z tym było. Prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Okej. Wow. Ile mikstur. Zajebiście. Myślałem nad zakupem ostatnio mikstur, a widzę, że same do mnie przyszły. No wejdźmy jeszcze wyżej, bo widzę, że jest jeszcze jedno, można powiedzieć, piętro. Fajnie, fajnie, naprawdę. Czyli tak naprawdę chyba jeszcze mi zostaną ogólnie kufry do otworzenia, których jeszcze nie otworzyłem. A, tu już jest max. Te, które są na klucz, ale ten klucz raczej na pewno któryś z
magnatów powinien mieć, bo one są w jednym z pokojów magnatów. Prawdopodobnie nawet w pokoju Kruka, to jest, nie Kruka, przepraszam, Gomeza. To prawdopodobnie właśnie sam Gomez powinien mieć te klucze. Nie wiem, jak to nawet wygląda czasowo, bo trochę wstrzymywałem stopę, trochę nie, trochę cięć będzie na pewno. Czym? Już... Czym? Już nie wiem, ale z pół godziny strzelam jest, myślę, może nawet pod 40 minut to podchodzi. Ale, jak już mówiłem, chciałbym jeszcze jedną sprawę załatwić, bo... Jest chyba tutaj pewna osoba, gdzieś niedaleko, czuję tą osobę. Zajebiście, dlaczego on mi spadł, ale dobra, żyjemy. Czuję tutaj tą osobę, która na początku nieładnie mnie przywitała. I tą osobą oczywiście no jest Bullet, tylko że... Ładny obraz, nie? Tylko że... Tutaj się znowu obawiam tego, że jeżeli będę się chciał z nim bić... A i tutaj mamy te kufry właśnie jeszcze, no zobaczcie. Ile tu mieczy jest, ludzie. No i tutaj się obawiam tego, że jeżeli go pobiję, zabiję, to będą mnie ganiać. Chociaż też mam wrażenie, że powinno to być... To powinno być... przemyślane. Dobra, już tak... Nie przesadzajmy z niepiciem tych mikstur, zacznijmy trochę ich pić, żeby to było szybciej, chociaż teraz możemy sobie dojeść czymś. Czy on siedzi tutaj, czy on był jakoś niżej? Nie pamiętam za bardzo, ale zapiszmy. Jest Bullet, dobra, czyli to jest on, okej. Bullicie, wstawaj. Hej, ty! Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. Ha, no to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku. Dobra, nie zmieniam poziomu trudności. Nic nie widziałem, słowo honoru słyszeliście w tle, czyli dobra, może nikt nic nie będzie widział. Nie zmieniam poziomu trudności, uderz mnie, Bullet. Chyba ktoś miecz wyjął. Dobra, uderzył mnie, ale spoko. Nie wiem, czy... Ktoś nie... Znaczy, na pewno ktoś wyciągnął miecz. Ale czy w taki... Nie wiem, zobaczymy. Bo boję się, żeby mnie po prostu nie ganiali po starym obozie. Jeszcze pożałujesz. Ale zemsta słodka. Jeszcze nie bijesz? A jeżeli go zabiję? Okej. Można to podnieść? Mleczko? Chyba raczej nie za bardzo. Ej, no dobra. Zemsta na Bullicie. Szybka, ale słodka. Czy ktoś mnie gania? Czekajcie, bo tutaj coś było. Coś ktoś tam... Jakiś miecz wyjął. Nie widać, żeby mnie, wiecie... Ci strażnicy zaczynali ganiać, ale... Stone. Nie bij mnie. Nie bij, nie. Nie uderz mnie. Okej. Okay. Uspokoił się. Dobra, uspokoił się. Chyba, że... Nie no, on biegł w sumie w stronę mnie, więc raczej nie chciał mi pomóc z Bulletem. Uspokoił się? Jest spoko. Raczej nikt nic nie powinien mówić. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Czyli chyba tak naprawdę mamy wszystko załatwione. Jeszcze wyjdziemy sobie południową ramą i oddamy tamte dwa tomy do tego zadania. Torus. Tak, też nic nikt nie mówi. Nawet Torus. Gomez raczej też nie będzie nic mówił. Oby nie. Wyjdźmy sobie jeszcze tak, południową bramą, wykonajmy tamte zadanie, oddajmy te dwie księgi, te dwa tomy. I co nam jeszcze zostanie? Reszta to raczej, myślę, właśnie troszkę później, jak już wspominałem. No i chyba za te kamienie ogniskujące się weźmiemy, ale mamy jeszcze też nowe zadania. Dobra, znowu mi się pewna rzecz przypomniała. Że tutaj gdzieś powinien być taki osobnik jak Janusz, chyba? Podobno śmieszne zadanie ma dla nas jakieś. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Janusz. Ja go gdzieś ogólnie mijałem chyba. Ja go gdzieś ogólnie mijałem chyba, jak tutaj gdzieś migałem, mam wrażenie. Stół garbalski, no nie działa, no właśnie, nic nie działa. Chyba, że w domku siedzi? Nie, no nie widać, żeby siedział.
Gdzieś go mijałem. Gdzie jest ten Janusz? Chyba, że tutaj. Tu go nie widać. Kopacz. Jestem pewny, że gdzieś go tutaj mijałem. Bliższej areny myślałem, ale może tutaj? Kopacz, kopacz, kopacz. Bo z nim też jest zadanie. Mamy też Kurta na targowisku, z którym też jest zadanie. I może w sumie jednak by się udało to zrobić już. Chociaż nie, dobra, wtedy jeżeli to zadanie wykonywaliśmy, nie wiem czy pamiętacie, to mieliśmy zająć strażnika, a Kurt tam miał coś okraść. Ten strażnik nas wziął na arenę, na walkę i ta walka dziwnie wyglądała, bo zaczęli do mnie strażnicy z kuszy z trybun strzelać, więc to było dziwne. A teraz tak to jestem dość pewny, że mógłbym tak to pokonać tego strażnika. Dobra, tego Janusza tam przy okazji może jeszcze spotkamy. Nie wiem, będzie się może trzeba przespać, żeby wyszedł z tego domku czy coś, bo wiem, że był gdzieś na zewnątrz. Albo po domkach po prostu poszukam. Dobra, no mówiłem już w poprzednim odcinku, żeby zacząć te kamienie ogniskujące. W tym odcinku też miałem zamiar, ale to tak zaszło, że już nie zaczęliśmy nawet. W sumie, to znaczy mamy odpalone zadanie, ale wiecie. Ale też sobie pomyślałem, bo jest tam Kurt w starym obozie, ten Janusz i może jeszcze ktoś, który da nam nowe zadanie, a wiem, że ktoś tam jeszcze jest. Dobra, czyli nowe zadania sobie nadal chyba tam porobimy w starym obozie, żeby mieć to już zaliczone. I później się za fabułę jednak weźmiemy. Ralfie, mam te księgi dla ciebie. 70 rudy, dostaliśmy 500 ekspo, znalazłem twoje księgi, pokaż. Tak, to one oznacza to, że mogę teraz wrócić do zamku. Dziękuję chłopcze, nie zapomnę ci tego. Nie mam zbyt wiele rudy, ale oddam ci ostatnie bryłki, jakie mam, zasługujesz na nie. I co jest ciekawe, Ralf mówi, że może teraz wrócić do zamku. Nie wiem, czy przedtem coś było, że na przykład on się boi za dnia w zamku siedzieć i tylko w nocy wraca, bo wiem, że jakiś czas temu była bardzo brzydka pogoda, był wieczór, nawet już chyba noc się zaczynała, to widziałem, że Ralf szedł w stronę zamku, a teraz mi powiedział, że może dopiero teraz wrócić do zamku. Więc ciekawy wątek. Ale mamy to zrobione, lista coraz bardziej nam się robi krótsza i zajmiemy się kilkoma zadaniami w tym starym obozie w następnym, myślę, odcinku i zobaczymy, jak to będzie wyglądało i dopiero później kamień ogniskujący. Także nie wiem, ile to wyszło tego już odcinka, ale dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, do kolejnego. Cześć.